No i przyszedł ten czas, kiedy nowe zastępuje stare, albo stare zostaje przerabiane na nowe. Siemacie. Po wszystkich przesileniach, wiosną, kiedy zebrałem już z zeszłego roku prawie wszystkie puszki, zaczyna się tasowanie. Czy blaszki, w moim przypadku całe przody kamer są jeszcze w porządku, jeśli nie wymieniam otworki, jeśli działają, no to działają, cieszę się. Wtedy po rozcięciu, po rozklejeniu muszę zrobić z powrotem pół walca, różnie to bywa. Nie będę wam tego tłumaczył, jak się to robi, bo pewnie już wiecie, a jeśli nie, to jest odnośnik do filmu mojego. Jest wiele tutoriali, ja polecam swój, no wiadomo, egoizm przemawia. Warto obejrzeć mój. Nie, że jest lepszy, po prostu dlatego, że jest mój. Ja się zabieram za robienie puszek. Dzisiaj używam papieru Polimax 2RC. Mam tego 3 takie pudła. Kupiłem w okazyjnej cenie. Jest całkiem dobry. Zdjęcia robiłem, poprzednie robiłem na Polikontrast, na foamie. Nie zaprzestałem, nadal robię na tym, ale tego Polimaxa mam na tyle dużo, no że muszę to wyrobić. Także tnę na paski, wkładam w puszki i wieszam gdzie się da. Dzisiaj przypomnienie starych obrazków w galerii po filmie. No i namawiam do ściągania tapet na komputer w jakości 4K. Robię kalendarz na każdy miesiąc, nowe zdjęcie solarigraficzne z danymi dniami miesiąca. Także masz kalendarz od razu na pulpicie, jeśli tylko włączysz swój komputer. To jest to. A jeśli ktoś by był zainteresowany takimi samymi kalendarzami, ale na telefon, to też robię. Nie wstawiam na stronę, bo jakoś nie wiem. Nie słyszałem odzewu, że się komuś to podoba. Nikt nie lubi zmieniać tapet na telefonie. Ale też mogę zrobić w takim pionowym schemacie. Link do tapet kalendarzy pod filmem w opisie. A ja dziękuję za to, że obejrzeliście to, o czym dzisiaj nic nie powiedziałem. Na razie się z wami. Wszystkim dobrego.